Halo, halo, kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. I słuchajcie, przechodzimy dzisiaj do Girl Talk czwartej serii. Czwartej serii? Czwartej części, może w ten sposób. Wiem, że mam wiele miłośniczek tej serii, uwielbiacie, jak z wami rozmawiam, a ja lubię odpowiadać na wasze pytania, także przejdziemy sobie właśnie do dzisiejszego odcinka. Jest to pierwszy odcinek z tej serii w krótkich włosach, także dajcie znać, jak wam się podobam. Choć pewnie część z was już mnie widziała w krótkich włosach na poprzednich odcinkach. No ja po prostu jestem zakochana. Tak jeszcze przed zaczęciem odcinka chciałabym wam powiedzieć, że zrobiłam się ostatnio bardziej aktywna na TikToku i chcę też jednak wziąć się za tę aplikację. Także jeśli również korzystacie z tej aplikacji, to po prostu zostawiam wam moją nazwę o tutaj i wbijajcie, bo myślę, że polubię się z tą aplikacją i będzie mnie tam więcej. Zacznijmy sobie od pierwszego pytania. Jak radzisz sobie z ciągłym wypominaniem i wracaniem do przeszłości przez hejterów? Słuchajcie, w skrócie mówiąc, tak naprawdę osoby, które wypominają moją przeszłość, myślą, że ja tę przeszłość chcę wymazać, chcę o czymś zapomnieć i zrobią mi tym na złość. Tak naprawdę kompletnie tak się nie dzieje, ponieważ ja mam bardzo miłe wspomnienia związane z moim poprzednim związkiem, z moją poprzednią relacją. Bardzo miło ją do dzisiaj wspominam. Myślę, że byłabym okropną osobą bez żadnych uczuć, gdybym powiedziała złe słowo na temat Wojtka chociażby, przez którego właśnie w tym momencie mnie oglądacie. Myślę, że w takiej sytuacji trzeba mieć ogromną pokorę, empatię i być przede wszystkim dobrym człowiekiem w takiej sytuacji i nie zapominać tak naprawdę, przez kogo znajdujemy się w danym miejscu. Ja o tym nigdy nie zapomnę, więc osoby, które wspominają o tym, myśląc, że zrobią mi jakąkolwiek przykrość, są w bardzo dużym błędzie, ponieważ ja o tym wszystkim pamiętam. W przyszłości nigdy nie będę chciała wymazać z pamięci. Uważam, że to była jakaś część mojego życia, którą będę naprawdę miło wspominać. I na pewno będzie mi kanał o tym też przypominał, bo jednak zaczynaliśmy wtedy z Wojtkiem we dwójkę, więc nie ma nic zupełnie w tym złego. I też się nie dziwię, że niektórzy do tego wracają, bo też oglądaliście nas na początku we dwójkę. Teraz ja aktualnie ten kanał prowadzę sama, więc jest to chyba rzeczą naturalną. Myślę, że też przyjdzie na pewno taki etap, w którym te osoby przestaną, bo już minie po prostu dosyć długi czas. Więc jak najbardziej też to rozumiem poniekąd. Aczkolwiek teraz mam nową relację, jestem już na innym etapie mojego życia, więc na tym bardziej chciałabym się już skupić, ale też nigdy nie zapomnę o tym, z kim zaczynałam i jak to wszystko zaczęło się tworzyć i budować, że jestem aktualnie w miejscu, w którym jestem, więc kompletnie nie muszę sobie z tym radzić, po prostu staram się też was zrozumieć i nie jest to na pewno dla mnie żadną przykrością, z którą miałabym się na przykład zmierzyć. Jak się czujesz w nowych włosach? Długie czy jednak krótkie? Jak się czuję w obecnych włosach? Naprawdę czuję się bardzo dobrze, bardzo komfortowo, a myślę, że idealnym określeniem tego mojego wizerunku jest taka świeżość. Naprawdę czuję się bardzo świeżo. Mam wrażenie, że te krótkie włosy mnie jeszcze bardziej odmłodziły. No i taka czuję się bardzo z klasą. Widzę po swoich włosach, że one naprawdę wyglądają na zadbane, przez to też, że bardzo ścięłyśmy i te końcówki po prostu są takie zdrowe, co mi się oczywiście podoba. Też mam dużo ułatwienie, jeśli chodzi o stylizację włosów, osuszenie, naprawdę zyskuję dzięki temu bardzo dużo czasu, co oczywiście mnie cieszy. I też nad stylizacją jakoś specjalnie nie muszę kombinować, bo już na pewno ich nie lokuję. Chyba ostrość zgubiłam. Już ich nie lokuję, bo jeśli bym nie polokowała, to one by optycznie jeszcze były krótsze, a ten efekt chyba nie do końca by mi się już podobał. Dlatego tutaj wchodzi w grę ewentualnie prostowanie włosów, choć ostatnio też staram się już to ograniczyć, kiedy nie wychodzę z domu, kiedy nie mam nagrywek, nie nagrywam nic publicznie, to staram się ich po prostu nie męczyć tą temperaturą, bo wiem, że jest to dla nich no niekorzystne. Ale jeśli byście pytały, w których się czuję lepiej, tutaj ciężko mi odpowiedzieć, bo tak jak wam wspominałam we wcześniejszych filmach, już zapowiadałam, że na lato tak czy inaczej je przedłużę. Więc moje założenie było takie, że je zetnę na kilka miesięcy, aby zobaczyć się w takiej starej też trochę można powiedzieć wersji, bo kiedyś miałam właśnie taką długość włosów, ale też mówiłam właśnie, że ja na pewno sobie je na lato przedłużę i nadal się trzymam tej wersji, że ja w lato je przedłużę. Planuję przedłużyć około 70 cm włosów, czyli będę miała takie włosy, jakie miałam rok temu. Też mi się ta wersja bardzo podobała.
Uwielbiam siebie, słuchajcie, w każdej wersji, jakby nie patrzeć. I w długich, i w krótkich, więc tutaj jestem taka 50 na 50, ale czasami trzeba odświeżać swój wizerunek, aby jednak cały czas się sobie podobać i siebie zaskakiwać. Na ten moment powiem, że krótkie, bo po prostu mam obecnie krótkie, ale totalnie nie jestem przeciwna długim włosom. Czy czułaś kiedyś, że wrócicie do siebie z Gracjanem? Totalnie nie czułam. Nigdy nic nie wskazywało na to, abyśmy do siebie wrócili. Nie zastanawiałam się nawet nad tym. Wydawało mi się to być niemożliwością. Kiedy zakończyliśmy już pewien etap w naszym życiu, nigdy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będziemy mogli do siebie wrócić. I wydaje mi się, że z Gracjana strony tak samo było. Aczkolwiek to też nie jest tak, że on nigdy nie dawał o sobie znać, bo czasami były sytuacje, w których dawał o sobie znać. Ale nigdy oboje nie przypuszczaliśmy, żebyśmy do siebie wrócili. I myślę, że żadne z nas tak dłużej nie rozmyślało na ten temat. Czy kiedyś próbowałam swoich sił w talent show? Takie było pytanie. Słuchajcie, pewnie większa część już z Was wie, że kiedyś śpiewałam, a muzyka zawsze mi gdzieś tam towarzyszyła, czy to instrumenty, bo gram i na gitarze, na fortepianie, ale główną częścią mojego życia był śpiew. Śpiewałam tak naprawdę odkąd pamiętam i pewnie stąd to pytanie wynikło, bo już Was gdzieś tam wcześniej powiadamiałam o tym, że muzyka była częścią mojego życia i też dawałam Wam próby mojego głosu i wiem, że Wam się on bardzo spodobał, bardzo mi miło. I słuchajcie, czy to próbowałam swoich sił w talent show? Próbowałam i to w niejednym programie. Było to Mam Talent, The Voice of Kids, bo byłam jeszcze wtedy młodsza. Pamiętam, że The Voice of Kids obowiązywało do 13 roku życia. Jeszcze się w te kryteria wtedy spisywałam. Także The Voice of Kids, Must Be The Music. I ten program był takim moim przełomem i dodał mi na pewno skrzydeł. Na ten casting zgłosiła mnie po kryjomu moja siostra. Ponieważ był to też przeprowadzony casting internetowy i można było przyjść fizycznie na pre-casting, ale też można było zgłosić uczestnika normalnie. Ja Was przepraszam, jeśli będę czasami tak niewyraźnie mówić, czy mój głos będzie się łamał, ale jestem jeszcze przeziębiona. Także był to ten casting, ja się dostałam, moja siostra przyjechała z Trójmiasta, bo już wtedy mieszkała z Jackiem i obecnym mężem, studiowała, że dostałam się na główny casting do Must Be The Music i za jakiś czas jedziemy do Warszawy. Ja po prostu byłam w szoku. Jeszcze wtedy byłam strasznie chora, musiałam kurować się strasznie, przygotować swój repertuar. No i słuchajcie, pojechaliśmy całą rodziną i dostawałam dwa razy tak i dwa razy nie. Bardzo dużym wyróżnieniem było to, że dostałam tak od pani Zapędowskiej, która również zaprosiła mnie do swojej szkoły. Powiedziała, że na pewno mam przepiękny wokal i będziemy mogły razem nad nim pracować. Nie doszło do skutku. Ja też ogólnie jestem z mojej miejscowości, więc tutaj wchodziły w grę duże odległości. Też szkoła wtedy, bo byłam młodsza zdecydowanie, chodziłam do podstawówki prawdopodobnie. Ale było to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ zostałam też jakby doceniona, usłyszałam wiele miłych słów. Więc to były te programy. To był Must Be The Music, to był chyba program, w którym doszłam najdalej. I uważam to za jakiś tam mniejszy sukces, mniejszy bądź większy dla mnie sukces. Bo jednak dostałam się w ogóle na ten casting i zostałam oceniona przez ważne osoby. Więc tak, super wspomnienia. Był to też dla mnie duży stres, ale ciekawe doświadczenie na pewno. Ja też uważam, jeśli chodzi o talent show, że nie ma zbytnio co się tym sugerować, czy też podłamywać, bo ja przez to nie straciłam wiary w siebie, a wręcz dostałam taki konik napędowy, że muszę cały czas szkolić ten mój wokal i to, że ktoś nie dostał na dalszy etap, to nie oznacza, że nie ma talentu. Na pewno nie można się tym załamywać. Jak dobrze wiemy, wiele osób, czy też nawet artystów ze sceny polskiej, piosenkarzy, którzy obecnie są bardzo znani, kiedyś w takich talent show nie zostali docenieni i broń Boże nie zrezygnowali ze swoich marzeń, a dzisiaj są naprawdę wielkimi osobami. Ich utwory lecą w radiach, więc na pewno nie można się tym przejmować. Czy mam jakieś fobie? Pewnie do niedawna odpowiedziałabym Wam, że to są jakieś owady, pająki, takie bardzo standardowe rzeczy. Nigdy nie stresowałam się czymś tak za nadto. Dla osób, które mnie oglądają jakiś czas, na pewno będą wiedziały, że tą moją fobią jest pobieranie krwi. Niby błahe dla niektórych, dla mnie jest to straszna fobia, przed którą czuję naprawdę ogromny lęk i nie potrafię sobie z tym poradzić. Kiedyś dla mnie było to rzeczą normalną, pobieranie krwi, proces całkowicie normalny.
Wiem, że mój tata, który nie żyje, też zawsze bał się igieł i pobierania krwi. Mój dziadek również boi się pobierania krwi i być może jest to gdzieś tam spowodowane genetyką, nie mam pojęcia. Kiedyś nie stanowiło dla mnie to żadnego lęku, tak dzisiaj jest to sytuacja, przed którą po prostu cała drżę. Nie wiem, czy kiedykolwiek przezwyciężę z tym lękiem, natomiast pobieranie krwi odkładam już od wielu miesięcy, bo nie potrafię sobie z tym poradzić. Na sam widok igły mdleję, jest to dla mnie nie do opanowania, histeryzuję, jest to po prostu dla mnie coś strasznego. A wiem, że jednak ta profilaktyka jest bardzo ważna, więc będę musiała się z tym zmierzyć. W kwietniu lecimy do Polski, już sobie też postanowiłam, że ja robię to badanie. Pobieram krew, bo zdrowie jest najważniejsze i muszę po prostu te kilka minut jakoś wytrzymać. Już Gracjan się tutaj zgłosił, że będzie ze mną iść na pobieranie krwi. I po prostu będzie trzymał gdzieś tam mi za rękę, czy po prostu będzie przed drzwiami, aby mnie wesprzeć. Dla niektórych może wydawać się to śmieszne, pobieranie krwi, Boże dziewczyno, to jest tylko pobieranie krwi. Dla niektórych po prostu jest to wielka obawa i lęk. I to jest właśnie ta moja fobia. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to przezwyciężyć, czy chociażby nie mdleć, bo samo omdlenie mnie też bardzo stresuje. Wiecie, że tracę tą przytomność na kilka minut i jest to dla mnie po prostu problematyczne. Naprawdę. Dajcie znać, kochani, jakie wy macie fobie. Czy może też ktoś się boi igieł, pobierania krwi? Czy też ktoś z was ma taką samą reakcję na to badanie? I w ogóle, jakie macie fobie? I czy udało wam się kiedykolwiek z nimi zmierzyć i przezwyciężyć? Jestem bardzo ciekawa. Stawianie granic w związku. Jak to jest u was? Jeśli chodzi o stawianie granic, słuchajcie, to z perspektywy czasu wydaje mi się, że już mamy pewne schematy wypracowane, czyli można w sumie poniekąd nazwać to granicami, aczkolwiek granice bardzo źle mi się kojarzą z jakimiś takimi niefajnymi ograniczeniami, a to nie chodzi tutaj o to. Zrobiłam na chwilę przerwę, bo niestety musiałam zrobić miejsce w aparacie. Jeśli chodzi o te granice, to kiedyś było z tym naprawdę bardzo różnie i wydaje mi się, że czasami ludziom się wydaje, że do siebie nie pasują, a to czasami czas jest zły, czas jest źle dobrany i niekoniecznie te osoby znalazły się w dobrym czasie. I mi się wydaje, że właśnie w tamtym czasie te granice nie były dla nas dobrym rozwiązaniem, bo też zarówno ja, czy Gracjan do nich nie dorośliśmy. Byliśmy zbyt młodzi nawet na stawianie takich granic, bo Gracjan był też w takim etapie swojego życia, że on potrzebował towarzystwa, wychodzenia ze znajomymi, a mi niekoniecznie to się podobało. Chciałam stawiać te granice, ale to powodowało u nas bardzo złe emocje i wydawało nam się na tamten moment, że jesteśmy dla siebie źle dobrani, bo oczekujemy od życia czegoś innego. A to chodziło po prostu o ten czas, w którym my się znajdowaliśmy. Ja byłam też w swoim trochę innym czasie w życiu i on zarówno też on jest mężczyzną, jestem kobietą. Ja na przykład nie potrzebowałam się wybawić. On trochę potrzebował tego towarzystwa i tego czasu dla siebie. I ten czas myślę, że był tutaj takim dosyć dużym minusem, jeśli chodzi o naszą relację, jeśli chodzi o rozwój tej relacji. Teraz na ten moment, kiedy zamieszkaliśmy razem, wiedząc z perspektywy czasu, jak czasami cierpieliśmy z wielu różnych powodów w naszej relacji, co Gracjan robił źle, co ja robiłam źle, tak teraz myślę, że te granice są wskazane i musimy też mówić o swoich potrzebach. Może nazwijmy to potrzebami, to lepiej brzmi. Tak, żeby żadna ze stron nie była pokrzywdzona. Jeśli jesteśmy wspólnie, to musimy już powoli wspólnie podejmować pewne decyzje. Oczywiście nie przesadzałabym tutaj z tym, natomiast ja mówię Gracjanowi, czego ja od niego oczekuję i on też często mówi mi, ale nie robimy z tego jakichś takich zasad, których musimy się sztywno trzymać. Aczkolwiek ja na przykład jako kobieta już powoli myśląca o poważnym związku, o dzieciach, już nie wyobrażam sobie, żeby mój facet wychodził wieczorem na imprezę sam, nie mówiąc mi o tym, i wracając do domu nad ranem. Na przykład nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ja jestem gdzieś tam mentalnie już zdecydowanie poważniejsza i nie podobają mi się tego typu sytuacje. Gracjan wchodząc ze mną w związek też musi się liczyć z moim zdaniem, tak samo jak ja z jego. Aczkolwiek to nie oznacza, że nie możemy mieć osobno życia towarzyskiego, bo jak najbardziej jest to wskazane. Ja też muszę zrozumieć, że on ma swoją grupę znajomych i też ma pewne potrzeby i to jest całkowicie normalne. Też gdzieś tam musimy liczyć się z własnym zdaniem, żeby nie było tak, że on robi sobie co uważa i
ja robię sobie, co uważam, nie patrząc na to, co czuje Gracjan. I musimy po prostu w tej relacji współpracować, więc uważam, że te granice, czy takie zasady, to też jest takie, kurczę, brzydko powiedziane, nasze oczekiwania też muszą zostać wyznaczone, abyśmy siebie nie lekceważyli. Jesteśmy wspólnie, chcemy tworzyć rodzinę, mieszkamy razem, więc naprawdę musimy zwracać na siebie uwagę, ale też nie przesadzając, żeby zawsze pamiętać, że związek to nie jest klatka, jest to współpraca na pewno, też trzeba powiadamiać tą drugą osobę. Ja tak uważam, ja uważam, że to jest bardzo zdrowe, na przykład powiadomienie, co się dzieje, czy wszystko jest w porządku i tak dalej, mówienie, o której się wraca mniej więcej, jest to całkowicie normalne, moim zdaniem, w naszej relacji. Ważne jest, żeby moim zdaniem nie zmieniać osoby w związku o 180 stopni, aby była tym innym, lepszym dla nas człowiekiem, bo to będzie oznaczało, że prędzej czy później i tak to się rozsypie, bo ta osoba nie jest sobą w tej relacji, więc prędzej czy później będzie ogromna kłótnia i wyjdzie coś nie po naszej myśli, więc na pewno to nie chodzi o zmianę, ale po prostu dotarcie się na różnych płaszczyznach, tak, żeby było dobrze dwóm stronom. Kredyt, tak czy nie? Krótka odpowiedź, dla mnie totalnie nie. To też jest, wiecie, takie bardzo zależne od różnych sytuacji. Nie wyobrażam sobie na przykład wziąć kredytu na auto, na telewizor, na telefon, na laptop, cokolwiek. Uważam, że to totalnie nie ma sensu, branie kredytu na auto, które traci na wartości. Nie, jak mnie nie stać, to nie kupuję po prostu, albo robię wszystko, aby móc kupić na przykład auto za własną gotówkę. I nie chcę tutaj nikogo obrażać, to jest tylko moje zdanie. Ja uważam, że każdy może mieć inne zdanie na ten temat i każde zdanie oczywiście szanuję. Mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy i czego bym nie zrobiła. Natomiast rozumiem sens kredytu deweloperskiego, jeśli chodzi o różne nieruchomości, ten kredyt później sam się spłaca, więc to jeszcze jestem w stanie zrozumieć i uważam, że jest to nawet wskazane, jeśli ktoś tak mądrze do tego kredytu podejdzie z głową, ale nie rozumiem nigdy sytuacji, w której mamy brać kredyt na telefon, chociażby na telewizor, słuchajcie, jak mnie nie stać, nie żyję ponad stan, nie zapożyczam się, bo wiadomo, że to wtedy nigdy nie będzie miało sensu i tak zawsze będziemy bardzo dużo stratni. Kredyt deweloperski jak najbardziej ok, jeśli chodzi o nieruchomości, ja wiem, że to ma duży sens, też tak bardzo się jeszcze nie zagłębiałam w ten temat, ale wiedząc, jak inni robią, czy słysząc, to naprawdę jest to w porządku, ale na takie mniejsze rzeczy, czy właśnie na auto, jestem totalnym przeciwnikiem i uważam, że to jest bardzo, bardzo mądre, takie rozsądne podejście. Wiem, że każdy może mieć inne zdanie na ten temat i całkowicie je szanuję. Czy Tinder i inne aplikacje randkowe są ok, twoim zdaniem? Czy można poznać tam swoją drugą połówkę? Nie mam pojęcia, jeśli mam być z wami szczera, bo nigdy nie miałam, naprawdę nigdy nie zakładałam Tindera, a jeśli mnie tam widzieliście, to po prostu pewnie ktoś, kto za mną nie przypada, to po prostu mnie tam zarejestrował, ale żebyście wiedzieli, to nie jestem ja. Nigdy nie miałam takiej aplikacji randkowej. Czy uważam, że można tam znaleźć drugą połówkę? Na swoim przykładzie nie wiem, bo nie miałam, ale słysząc dookoła, faktycznie, prawdopodobnie można znaleźć tam drugą połówkę. Ja uważam, że jeśli chodzi o takie aplikacje, trzeba być na pewno bardzo ostrożnym, ponieważ nigdy nie wiemy, kto jest po tej drugiej stronie ekranu, czy ta osoba jest wiarygodna, czy faktycznie jest taka, za jaką się podaje w tym internecie, tego nie wiemy, więc fajnie, jeśli umawiacie się na taką randkę, po prostu mówić o tym osobie z otoczenia waszego, a wy gdzieś tam ona wiedziała, gdzie idziecie, o której godzinie, co to jest za mężczyzna, jak ma chociażby na imię i na przykład, żeby ta osoba dała znak życia o danej porze, będąc na takiej randce. Naprawdę trzeba dmuchać na zimne, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, z kim się umawiamy i co ta osoba tak naprawdę ma na celu. Ale z drugiej strony wiadomo, że też nie można tak na każdego patrzeć surowo i widzieć we wszystkim zło, we wszystkich ludziach widzieć zło, bo to też nie o to chodzi, natomiast lepiej być uważnym w życiu, bo nie wiadomo, prawda? Ja na przykład nigdy nie miałam koleżanki, która się umówiła na randkę przez tę aplikację, ale gdzieś tam z internetu słyszałam, że faktycznie te związki nawet mają sens i trwają już wiele, wiele lat. Co kto woli, bo jeśli ktoś nie ma takich możliwości poznania tej drugiej osoby, bo na przykład nie wychodzi na imprezy, nie chodzi na siłownię, jest zapracowany i nie ma gdzie poznać tej drugiej połówki, to może faktycznie wtedy to ma sens. Kto wie? Ja na swoim przykładzie raczej bym nie założyła takiej aplikacji. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za ten film. Zrobiliśmy sobie dzisiaj taką pogadankę. Nie mam pojęcia, czy ona wyszła specjalnie długa, bo
też nie planowałam z racji tego, że trzymamy jeszcze przeziębienie. Co jakiś czas musiałam zatrzymać kamerę na kaszel, bo strasznie mnie swędzi gardło. Próbuję się leczyć lekarstwami jak mogę i metodami domowymi. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej i wracam do Was z vlogami. Dajcie znać, jak taki film Wam się podobał. I co? Zostawcie coś po sobie i widzimy się w kolejnym vlogu na moim kanale. Ściskam Was mocno wszystkich. Buziaki. Pa, pa!